jedziemy w kadrze. Równaj prawo. Pododdziały baczność spocznij. Na okrętach baczność. Pododdziały baczność. Standard prowadzi. Zostaje wprowadzony standard w asyście kompanii honorowej i orkiestry wojskowej. Dowódcą kompanii honorowej jest porucznik marynarki podziemia. Pododdziały na niebo. Standardowym występują dowódca Polski, porucznik Adam Antoniczyn, standardowy panowie Adam Marcinkowski, asystujący dokumenty numer 3. Kompania, patrząc! Na lewo! Patrząc! Na okrętach spocznij! Thank you.
flagę państwową podnieść. Zdającego obowiązki dowódcy stałego zespołu NATO, pana komandora Krzysztofa Rybaka. Witam wszystkie służby mundurowe garnizonu Świnoujście. Dowódców jednostek wojskowych 8 Flotylii Obrony Wybrzeża, przedstawicieli duchowieństwa, mediów i organizacji byłych żołnierzy zawodowych. Szczególnie gorąco witam rodziny i przyjaciół załogi ORP kontradmirał Czernicki. Serdecznie dziękuję za tak liczne przybycie wszystkim tym, którzy chcą razem z nami pożegnać załogę i okręt wychodzących w kolejną odpowiedzialną. Użycia go w operacji Active Endeavour na Morzu Śródziemnym. Na okrętach spocznij! Pododdziały spocznij! W związku z planowanym pobytem okrętu marynarki wojennej ORP kontradmirał Ksawery Czernicki w składzie stałego zespołu Sił Obrony Przeciwminowej Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, grupa pierwsza, użyciem go w operacji Active Endeavour na Morzu Śródziemnym jako polski kontyngent wojskowy Czernicki polecam. Okręt marynarki wojennej ORP kontradmirał Ksawery Czernicki w okresie od 1 lutego 2011 roku do dnia 30 czerwca 2011 roku pełnić funkcję okrętu dowodzenia i prowadzić działania w składzie stałego zespołu Sił Obrony Przeciwminowej Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego. W wyznaczonych terminach brać udział w operacji Active Endeavour jako polski kontyngent wojskowy Czernicki. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania. Decyzję podpisał. Na okrętach baczność, pododdziały baczność, minister obrony narodowej Bogdan Klich. Służyć będą rozwojowi teorii i praktyki obrony przeciwminowej, jak również rozwojowi zawodowemu i osobowościowego każdego z jej uczestników. Obecnemu dowódcy okrętu, panu kapitanowi Markowi Szwarcowi, życzę przysłowiowej stopy wody pod Kielem i nieustającego marynarskiego szczęścia. Jestem przekonany, że pańskie doświadczenie oraz poziom wyszkolenia, dowiedziony między innymi w trakcie misji w Zatoce Perskiej, będzie gwarantem kolejnego sukcesu. Licznie zgromadzonym rodzinom życzę wytrwałości w oczekiwaniu na powrót waszych najbliższych. Równocześnie proszę o dalsze zrozumienie i wsparcie dla nich. Dziękuję. Rozpoczyna Orkiestra Wojskowa 8 Flotylii Obrony Wybrzeża pod dowództwem kapelmistrza starszego chorążego sztabowego Piotra Nowańskiego. Na czele pododdziału szef sztabu 8 Flotylii Obrony Wybrzeża komandor Zygmunt Białogłowski. Maszeruje kompania honorowa 8 Flotylii Obrony Wybrzeża pod dowództwem poruczyka marynarki Piotra Ziemby. Kolejnym pododdziałem dzisiejszej defilady to załoga ORP kontradmirał Ksawery Czernicki pod dowództwem porucznika Michała Otręby. Za nimi maszeruje pododdział kadry sztabu dowództwa flotylii pod dowództwem komandora podporucznika Macieja Matówka.
oddział to pododdział 2. Dywizjonu Okrętu Transportowo-Minowy pod dowództwem kapitana marynarki Piotra Ziemińskiego. Kolejnym pododdziałem jest kadra 12. Dywizjonu Trałowców pod dowództwem kapitana marynarki Karola Zabrockiego. Za nimi maszeruje kolejny pododdział 12. Dywizjonu pod dowództwem kapitana marynarki Adama Pociecha. Następne pytanie. Świnął się trafik. Polonia prosi. Dzień dobry. Polonia gotowa do wyjścia o 13:00. Proszę, stan wody, prąd i czy będzie można? Tak, będzie można, bo mamy za panu drogę wolną. Na zewnątrz pakuje się konwój wejściowy, czy ktoś zrywa. Słuchaj, rodziny, oczywiście tam swoich telefonów. Nie wiem, czy jest możliwość na przykład komunikacji przez telefon satelitarny, czy to wojsko w jakiś sposób rozwiązuje, czy to w tym razie to wnoszą na własny koszt, muszą komunikować się z członkami rodziny. Koszty komunikacji pokrywają marynarze, natomiast środki możliwości są. Okręt posiada internet i jest komunikacja, możliwość komunikacji na komunikatorach internetowych. To jest taka opcja, natomiast korzystanie telefonów, jeżeli byłyby sytuacje, szczególnymi jest możliwe, natomiast będzie finansowane przez użytkowników. Jeszcze może dodam w pierwszej części tej misji. Ogłoszono alarm manewrowy odsumowania. Za moment trap zostanie wniesiony na pokład i nasza załoga będzie odsumowywać okręty.